fire and ice. This love is like fire and ice. This love is like rain and blue skies. This love is like sun on the rise. This love got me rolling the dice. Don't let me lose. Still falling for you. Still falling for you. Beautiful mind. Your heart got a story with mine. Your heart got me hurting at times. Your heart gave me new kind of highs. Your heart got me feeling so fine. So what to do? Still falling for you. Still falling for you. It took us a while. With every breath a new day. With love on the line. We found our share of mistakes. But all your flaws and scars are mine. Still falling for you. Still falling for you. And just like that, all I breathe, all I feel, you are all. Marcia i Marcin, życzę wam wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Przede wszystkim zgody, miłości, mądrości, wierności, żeby Pan Bóg wam błogosławił w tym, co robicie i był dla was drogowskazem. Żeby w zgodzie, no i oczywiście zdrowia przede wszystkim, to jest najważniejsze. Żebyście przeżyli w szczęściu, w zdrowiu, w pomyślności, żeby wam się wiosło i wychowali, żebyście wychowali do matki. Still falling for you. Brighter than gold. This love shining brighter than gold. This love is like letters in bold. This love is like out of control. This love's never growing old. You make it new. Still falling for you. Still falling for you. It took us a while. 'Cause we were young and unsure. With love on the line. What if we both would need more? But all your flaws and scars are mine. So falling for you, so falling for you.
Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Towarzyszy dzisiaj nam wielka radość. Uczestniczymy bowiem w zaślubinach Twojga młodych ludzi, których miłość błogosławi sam Chrystus. Liturgia ukazuje nam, że małżeństwo, które za chwilę zawrą Maria i Marcin, to związek istniejący pomiędzy Chrystusem i Kościołem. Tak jak Chrystus oddał życie za ludzi, tak i małżonkowie winni być zjednoczeni ze sobą i oddawać życie za siebie nawzajem. Koryntian. Bracia, starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi, aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Oto Słowo Boże. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie. Usiądźmy na chwilę. Narzeczeni, przypuśćmy, że Maria i Marcin, podziwiali drogie kamienie wystawione w sklepie jubilerskim. Diamenty, szafiry, szmaragdy budziły ich zachwyt. Szukali tego jedynego, który stałby się znakiem ich miłości. Ich spojrzenia spoczęły na skromnym kamieniu, ciemnym i pozbawionym blasku. Złotnik wyczytał ich wzroku pytanie i powiedział: to opal. Zbudowany jest z krzemionki, pyłu i piasku pustynnego. Zawdzięcza swoje piękno pewnemu defektowi, a nie doskonałości. Opal jest kamieniem o skruszonym sercu, gdyż pełen jest malutkich szczelin, które umożliwiają powietrzu dostęp do jego wnętrza. To powietrze załamuje światło i w rezultacie opal mieni się zachwycającymi odcieniami. Jest nazywany lampą ognia i mówi się, że zawiera w sobie tchnienie Boga. Wziął kamień i zacisnął w dłoni. Kontynuował. Opal traci swój blask, gdy znajduje się w miejscu chłodnym i ciemnym, ale znów zaczyna lśnić, gdy zostaje ogrzany ciepłem dłoni albo gdy znajdzie się w świetle. Mężczyzna otworzy dłoń. Kamień rozsiewał delikatne, miękkie, czułe światło.
Ten właśnie kamień został wybrany i kupiony przez narzeczonych. Nie wiem, jaki kamień szukaliście, jakiego. Myślę, że drogocennego i najpiękniejszego. Moi drodzy, to opowiadanie przytoczyłem, bo zawiera w sobie piękną myśl i bardzo taką puentę. Chciałbym, Mario i Marcinie, odnieść te słowa do waszego życia, do małżeństwa, które dzisiaj za chwilę stanie się dla was faktem. Małżeństwo możemy porównać właśnie jak do drogocennego właśnie kamienia. Porównajmy go właśnie do takiego opału. Zewnętrznie może nawet, jak mówił ów złotnik, był może skromny, nie jakiś nadzwyczajny, nie jak jakieś tam diamenty, szmaragdy czy jakieś szafiry. Może taki prosty, może zwykły, ale miał w sobie ową tajemnicę i owo piękno. Ale ta tajemnica i jego piękno pojawiało się wtedy, kiedy człowiek, ten, kto go miał w swojej dłoni, kiedy go ogrzewał i dodawał mu tego odpowiedniego blasku. Wtedy wydobywał z niego ów blask. Tak samo i małżeństwo, rodzina jest czymś, można być zwykłym, naturalnym. Jakże istotne jest to, co wnosimy do małżeństwa i do rodziny naszego. Nieraz szukamy i upatrujemy, że małżeństwo, rodzina, dokładamy wiele troski, chcemy, żeby było jak najpiękniejsze, jak najbogatsze, może gdzieś tam w swojej stronie. A istotą jest prostota i to, co do niego wnosimy. I dlatego też, Mario i Marcinie, wy dzisiaj rozpoczynacie budowanie życia małżeńskiego i życia zarazem rodzinnego. I tak wiele zależy od tego, co wniesiecie do tego właśnie życia. Waszym dłoniom jest ofiarowany właśnie piękny kamień. Ale od was wszystko zależy, co z nim uczynicie. Czy będziecie potrafili nadać mu ten odpowiedni blask, wydobyć owe piękno, by on oświecał i radował was, ale również tych, z którymi będziecie się spotykali i całą waszą rodzinę, którą będziecie tworzyli. Opal, jak mówił ów złotnik, traci swój blask, gdy znajduje się w miejscu chłodnym i ciemnym. No właśnie. Ile nieraz widzimy w dzisiejszym świecie małżeństw doświadcza pewnego chłodu, pewnej ciemności. Mimo, że też tak jak wyślubowali sobie miłość, a później gdzieś tam zagubili ów blask. Nie dokładali owego trudu i wysiłku, by tę miłość gdzieś w sobie podtrzymywać i czynić ją pięknym. Ksiądz Jan Twardowski, poeta, napisał taki bardzo piękny wiersz. Bliscy i obcy. Pyta się niejak to. Co to się dzieje? Księżyc płaski jak dolar, dom bez domu, dwoje bliskich i obcych, jak po grzechu, każdy bardziej samotny. Lato ucieka z ostatnim motylem na ramieniu. Nawet zachwyt nie zachwyca. Zimno po każdym słowie, jedzenie smutne. Wszystko jak nagie ciele, tak zawsze, gdy z miłości wymknie się tajemnica. No właśnie. Tak się dzieje, gdy z miłości tej rodzinnej, z tego daru pięknego, jakim jest rodzina, małżeństwo, wymyka się owa tajemnica. Chłód, ciemność, pustka, beznadzieja. Dlatego, Mario i Marcinie, dostajecie w swoje dłonie piękny kamień. Ale to wy macie nadać mu ten odpowiedni blask i radość. I musicie uczynić wszystko, by on świecił przez całe życie. Tak się o niego troszczyć, tak dbać, tak trzymać go razem w swoich dłoniach. Stale go ogrzewać. Tworzyć ten piękny klimat życia rodzinnego i małżeńskiego. Podstawą do tego jest miłość, która wypełnia wasze serca. Ale pamiętajcie, że źródłem tej miłości jest Bóg, który tą miłością obdarza człowieka. I On uczy nas takiej pięknej miłości. Dlatego
trwajcie w niej. W tej miłości, o której tak pięknie pisał święty Paweł w czytanym przed dzisiejszym pierwszym czytaniu. Troszcie się o miłość, która jest cierpliwa, która nie zazdrości, która nie unosi się pychą, nie szuka swego, nie unosi się gniewem. Troszcie się o miłość, która nie pamięta złego. Niech wasze serca wypełnia miłość, która wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję i miłość, która wszystko przetrzyma. O taką miłość my tutaj zgromadzeni dla was się modlimy. I takiej miłości wam życzymy, by wasze życie rodzinne nie było nigdy chłodem, ale zawsze tylko światłem i radością waszych serc. Szczęść Boże. Kościoła, pytam was, jakie są wasze postanowienia? Mario i Marcinie, czy chcecie dobrowolnie, bez żadnego przymusu, zawrzeć związek małżeński? Czy chcecie wytrwać w tym związku, w zdrowiu, w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia? Chcemy. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo? Chcemy. Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość przez niego umocniona stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Ja, Marcin, biorę Ciebie, Mario, za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże. Panie Boże Wszechmogący, Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. Ja, Maria, biorę Cię, Marcinie, za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedynym i Wszyscy Święci. Co Bóg złączy, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte. Ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech Bóg pobłogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć jako znak miłości i wierności. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączkę. Mario, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca i Ducha Świętego. Amen. Marcinie, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Prosimy Cię, Boże,
Ześlij swoje błogosławieństwo na tych nowożeńców, Marię i Marcina. Spraw, Panie, aby żyjąc w tej sakramentalnej wspólnocie, którą dziś zapoczątkowali, obdarzali się wzajemnie miłością i świadcząc w ten sposób, że jesteś wśród nich obecny, stanowili jedno serce i jedną duszę. Udziel im też pomocy, Panie, aby dom, który zakładają, podtrzymywali wspólnym wysiłkiem, a swoje dzieci, wychowane w duchu Ewangelii, przygotowywali do wspólnoty z Tobą w niebie. Błogosław swojej służebnicy Marii, aby pełniąc zadania małżonki matki, czystą miłością ożywiała swój dom, a zawsze życzliwa i dobra była jego ozdobą. Błogosław też swemu słudze Marcinowi. Niechaj dobrze wypełnia obowiązki wiernego męża i troskliwego ojca. Ojcze Święty, spraw, aby ci, którzy wobec Ciebie zawarli małżeństwo i pragną teraz przystąpić do Twego stołu, radowali się w wieczności udziałem obiecanej im uczcie niebieskiej przez Chrystusa, Pana naszego. Wchłoń moją ciemność, chlebie najcichszy, otul mnie swym milczeniem, ukryj mnie w swojej bieli. Wchłoń moją ciemność, a ułomki chleba, które zostaną, Wszechmogący, niech was napełni swoją radością i błogosławi wam i waszym dzieciom. Amen. Jednorodzony Syn Boży, niech was pomaga w dniach pomyślności i chwilach doświadczeń. Amen. Duch Święty, niech zawsze udziela waszym sercom swojej miłości. Amen. Was wszystkich tutaj zgromadzonych niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Bound to
fly far. How long will I hold you? As long as your father told you. As long as you can. How long will I give to you? As long as I live through you. However long you say. How long will I love you? As long as stars are above you. And longer if I may. Above you, and longer if I can. How long will I need you? As long as the seasons need to follow their plan. How long will I be with you? As long as the sea is bound to. Worship on the sand. How long will I want you? As long as you want me to. And longer by far. How long will I hold you? As long as your father told you.